Dzień dobry kochani, witam was oficjalnie w nowym filmie, w pierwszym weekly vlogu ze Szkocji, z Edynburga. Przyjechałam wczoraj i jestem w moim nowym pokoju. W tym filmie zrobię dla was room tour, w tym filmie zrobię dla was mini life update, pokażę wam jak organizuję swoje rzeczy tutaj na tej przestrzeni oraz co kupuję, także to będzie bardzo, bardzo, bardzo treściwy film, taka prawdziwa przeprowadzka i organizacja życia na start. Słuchajcie, jest trochę po 10, jest jakieś pół godziny, muszę wyjść, mieszkam bardzo blisko mojej szkoły, mam na 11 zajęcia, potem się widzę z moją przyjaciółką, także dzisiaj was zabiorę po prostu z nami na lunch, a jutro pokażę wam całą tę przestrzeń i pójdziemy na zakupy spożywcze. Musimy zrobić jakieś głosowanie, co chcecie, żeby było w weekly vlogach, więc możecie mi napisać w komentarzach, a ja tymczasem pokażę wam mój strój na pierwszy dzień szkoły. Golf z nago, spódnica vintage, rajstopy, torebka z Parfois sprzed wielu lat, czapka z TK Maxa z zeszłego roku. Zakładam płaszcz, sztyblety i lecę. Nie mogę uwierzyć, że Edynburg powitał mnie tak piękną pogodą. Jest cudowny dzień, trochę chłodno. A ja zaczynam zaraz zajęcia i cieszę się tym pięknym porankiem. I have to say something in Polish. Okay. Dostaliśmy od właścicieli ciasto, ponieważ tak to by je wyrzucili, więc... Oh my god. Oh my god. Yours is a lot more exciting looking. Hello! Sorry. Chyba to idealna atmosfera na śniadanie. Moja komosa z jeżynami, orzechami, masą orzechowym, na mleku migdałowym z cynamonem i z musem z Cosmic Pantry, kawka i przepiękny pokój. Patrzcie sami. To jest, moi drodzy, miejsce, gdzie będę miała zakończenie szkoły, czyli Usher Hall. Mam dla was super malutki hall, bo sobie kupiłam jakieś rzeczy na lunch. Mam tutaj różne fasole, masło orzechowe, tamari, buraki, awokado, samotne banany, cytrynkę, sałatę i pomidorki. Tu będę gotowała kaszę jagleną i pokażę wam moją sałatkę. Przedstawiam wam mój lunch. Jako że mówiłam, że kocham bowle, to dzisiaj zrobiłam swój własny. Także mam tutaj tyle rozmaitości, może wam potem o nich opowiem, albo napiszę wam to teraz na ekranie, bo jestem taka głodna, że nie mogę czekać. Moi drodzy, karokolacja, czyli kasza jaglana z burakiem, jeżynami, migdałami, awokado i grapefruitem, do tego oregano i ocet balsamiczny. Jestem szalona, ale to będzie pyszne. Tadam! Jak to ja, nagadałam się, że wam pokażę mój pokój, finalnie zapomniałam, ale taką się właśnie prezentuję. Mogłabym trochę wygładzić pościel, bo nie wygląda jakoś super. No, na tej ścianie mam bardzo fajny regalik. Tutaj mam szafę, oczywiście niedomkniętą, ale pokażę wam od razu, pomimo że nie ma najlepszego światła, jak to wygląda. Tutaj mam wszystkie moje ubrania. Oczywiście szafa jest wielka, więc tam się jeszcze mieszczą ewentualnie rzeczy, które sobie powiesiłam. W ogóle słuchajcie, to jest futerko, które kupiłam sobie wczoraj w charity shopie za niecałe 8 funtów. Jest boskie, przy okazji wam się w nim zaprezentuję. No, tutaj oto ja. Mam wielkie okno z widokiem na ulicę, ale tego nie będę wam pokazywać, bo będzie wiadomo, gdzie mieszkam. No, wielkie łóżko, super część taka do nauki. No ogólnie dla mnie 100% wystarczająco. Może wam to jeszcze potem pokażę właśnie w świetle dziennym, ale tak wygląda moje królestwo. Mogę się też wam pokazać tutaj w drugim lustrze. No, ja byłam dzisiaj, słuchajcie, cały dzień prawie w bibliotece, spotkałam się z Łukaszem, jadłam tam sobie lunch. Właśnie przez to, że trochę zakupów robiłam wczoraj, trochę dzisiaj i będę stopniowo sobie dokupować rzeczy, to nie mam dla was takiego jednego wielkiego hola, bo bardzo chciałam pokazać właśnie, jak tworzę taką bazę kuchenną. Ale mogę wam tylko powiedzieć, że właśnie kupiłam sobie też daktyle, zapas cytryn, bananów, kupiłam ryż, soczewicę, musztardę, syrop klonowy i tego typu właśnie produkty, które posłużą mi na najbliższe x tygodni.
A stopniowo będę co tydzień sobie robiła plan mniej więcej obiadów i dokupowała rzeczy. Kupiłam też czosnek, cebulę, żeby po prostu to było. Ale brakuje mi na przykład pomidorów krojonych, czy też mleczka kokosowego, bo to się zawsze po prostu przydaje. Ja dzisiaj robię sobie pesto z pestko. Pestko to jest nazwa własna produktu od Mlecznych Braci. Także to dzisiaj u mnie wskakuje na kolację z makaronem chyba z ciecierzycy, który przywiozłam sobie jeszcze z Polski, ale póki co mam jeszcze trochę roboty w domu, także piję sobie pyszną herbatkę, kończę pracę i pokażę Wam oczywiście obiad. Nie wiem, czy o tym wspomniałam, ale zaczęłam wczoraj oglądać nowy serial, czyli Opowieść Podręcznej i dzisiaj drugi odcinek będę cisnąć, także dajcie znać, czy oglądaliście. A herbatkę mam oczywiście w kubeczku z Forest i jest to herbata Beauty od Natural Mojo, to mi się wydaje, jakaś taka strasznie stara. I do tego moja idealna słomka do yerby mate, dzięki której mogę sobie pić herbatę z fusami. Zapomniałam Wam powiedzieć o wydarzeniu dnia. Wyobraźcie sobie, że kupiłam bilety do Londynu pociągiem. To jest moje marzenie, było moje marzenie, żeby pojechać pociągiem z Edynburga do Londynu. I jadę za trochę ponad 2 tygodnie. Także jestem mega podekscytowana, oczywiście zabieram Was ze sobą, ale to będzie dopiero w vlogu za 2 tygodnie albo i 3, bo w międzyczasie chyba wskoczą ulubieńce. Także ja się mega cieszę, że jestem cała taka roztrzęsiona. Moi drodzy, makaron z pesto, szpinakiem, pomidorkami koktajlowymi, do tego pieprz, oczywiście sól, słonecznik, płatki drożdżowe, nie wiem czy już wspomniałam. Kochani, byłam biegać, tak jak sobie obiecałam. Wyglądam szalenie. Biegałam przez pół godziny wzdłuż rzeki. Jestem przeszczęśliwa i mega dumna z siebie. Jak widzieliście, mój dzień zaczął się bardzo produktywnie, bo wyszłam pobiegać i sama nie mogę w to uwierzyć, że udało mi się zmotywować, ale chyba tak długo sobie programowałam to, że w czwartki idę biegać, że mimo że wczoraj wieczorem nie miałam najmniejszej ochoty, to obudziłam się rano i stwierdziłam, idę, także zajęło mi to tak mniej więcej 25 minut, potem jeszcze wróciłam sobie pieszo do domu, poszłam do sklepu, zjadłam śniadanie, także powoli ten dzień się rozkręcił, ale mam mega satysfakcję. A Wy powinniście być ze mnie dumni, z uwagi na to, co powiem za chwilę, bo tak jak mówiłam w moich postanowieniach noworocznych, zdecydowałam, że wrócę do francuskiego, którego kiedyś się uczyłam. I dzisiaj rano uczyłam się francuskiego, tak jak przez ostatnie kilka dni, odkąd przyjechałam do Edynburga. I używam do tego aplikacji Babbel, którą jestem po prostu zachwycona, bo tak jak może wiecie, ja nie umiem za bardzo się zmotywować do nauki sama z siebie, tylko potrzebuję zazwyczaj jakiegoś impulsu, na przykład w postaci szkoły, czy też kursu językowego. A tutaj powiem Wam, że aplikacja Babbel na tyle jest dobrze zaprojektowana, że mnie nie nudzi i motywuje mnie do dalszej nauki, bo też widać właśnie progres naszej nauki, widać ile mamy zadań zrobionych, ile lekcji mamy zrobionych i to sprawia, że ja chcę robić więcej i już mieć to za sobą, mieć coraz więcej tych zasobów słów. W ogóle sama formuła jest ekstra, bo to jest aplikacja jest nastawiona na komunikację, na takie zadania, słowa, rozmówki z życia wzięte, żeby można było nauczyć się naprawdę kilku podstawowych lekcji, jechać do Francji w moim przypadku i dosłownie dogadać się w hotelu, w barze, czy w restauracji, czy na przystanku autobusowym, także mnie się to bardzo, bardzo podoba. Co prawda już się wcześniej uczyłam francuskiego, ale bardzo potrzebowałam czegoś takiego, żeby zacząć od podstaw i bardzo fajne jest to, że te zadania są mega dynamiczne, czyli że co kilka minut zmienia nam się formuła zadania. No jest to układane przez ekspertów językowych, więc zakładam, że to jest bardzo, bardzo dobrze przemyślane, bo robisz jedną formę zadania, na przykład mówienie, od razu przechodzi ci do dopasowywania słówek, potem do wypełnienia luk, potem co jest gramatyki, potem jeszcze jakieś zdanie, jakiś dialog i moim zdaniem jest to przez to bardzo takie stymulujące i tak jak mówię, mnie się to nie nudzi, co jest już dużym sukcesem. Ja robię, tak jak mówię, kurs podstawowy, ale oprócz tego mamy jeszcze dodatkowe rodzaje takich mini kursów i tam mamy gramatykę, mamy czytanie, mamy mówienie, mamy jakieś kulturę i tradycje, mamy słówka, mamy specials. Mówię specials, dlatego że w ogóle nie mam anglojęzyczną wersję, bo francuski jest w wersji angielsko-francuskiej, co dla mnie jest super, bo wiadomo, angielskim się posługuję na co dzień, ale jest też kilka języków w wersji polskiej oczywiście. W każdym razie z tych dodatkowych właśnie zadań moje ulubione to są pierwsze wymowa, bo uwielbiam ćwiczyć wymowę i starać się, żeby to było po prostu idealnie wypowiedziane i żeby dało mi okejkę. Fajna jest opcja ze specials, bo są takie smaczki językowe, na przykład właśnie false friends i true friends, czyli słówka, które brzmią podobnie i po angielsku, i po francusku i można łatwo się ich nauczyć i takie, które nas mogą trochę tutaj
zdezorientować, bo zaczął coś zupełnie innego, także moim zdaniem to jest bardzo ciekawe. No i words, czyli słówka, też jest to bardzo fajny dział, bo można w łatwy sposób sobie bardzo fajnie poszerzyć słownictwo, co ja już zrobiłam z działu picia i następne jest jedzenie. Przypadek? Nie sądzę. W każdym razie, jak widzicie, jestem mega, mega podjarana i po prostu robię te zadania codziennie, bo już chciałabym dalej zrobić postęp w tej nauce, dlatego że żeby robić te dodatkowe kursy, mam wrażenie, że lepiej jest najpierw zrobić ten kurs główny, bo widziałam trochę trudności u mnie na przykład przy gramatyce, czy przy takich ćwiczeniach związanych z kulturą i tradycją, że nie rozumiałam za bardzo, o co chodzi w zdaniu, bo jeszcze tego nie przerobiłam na kursie głównym, także to jest przede mną. No, ja generalnie uczę się na komputerze, mimo że można też mieć apkę, mam też apkę na telefonie, jest i na iOS, i na Androidy, na Maci, na normalne komputery. Mi jest najwygodniej po prostu na laptopie i też można sobie oczywiście ściągać lekcje na urządzenie i robić je offline, co uważam, że jest bardzo fajne, na przykład jeżeli podróżujemy, wtedy sobie można wyłączyć opcję z mikrofonem i z powtarzaniem słówek, żeby nie stresować się przy ludziach, na przykład w transporcie publicznym. Także generalnie jest to moim zdaniem super, super, super sprawa i mam dla Was bardzo dobrą ofertę, promocję od Babbla, czyli 3 plus 3, kupujecie 3 miesiące i dostajecie 3 miesiące gratis, naprawdę w bardzo dobrej cenie, szczegóły Wam napiszę oczywiście w opisie, ale no nie wiem, na koniec powinnam Was zachęcić do nauki języków, ale wydaje mi się, że robię to cały czas, dlatego że ja w ogóle studiuję języki, uwielbiam języki obce, angielskie było całe moje życie, uwielbiałam się uczyć od najmłodszych lat i dzięki temu studiuję w Szkocji, co było spełnieniem moich marzeń, a nauka innych języków to jest już dla mnie po prostu czysta przyjemność. Bardzo, bardzo lubię rozmawiać z native speakerami w ich języku, sprawia mi to ogromną frajdę i uważam, że też bardzo pomaga w zrozumieniu kultur, więc jeżeli Was to interesuje, jeżeli szukacie właśnie jakiegoś fajnego kursu, to Wam serdecznie zachęcam, bo w porównaniu z takim kursem stacjonarnym, no to jest praktycznie, są grosze. Ale działa naprawdę świetnie, bo ja zazwyczaj nie jestem osobą, która potrafi się zmotywować sama i trochę się martwiłam właśnie, że jeżeli nie zapiszę się na zajęcia, to się tak naprawdę nie będę uczyła, ale widzę, że jest zupełnie odwrotnie. Koniec gadania, mam, słuchajcie, mało czasu, bo za pół godziny więcej muszę być w szkole, bo się umówiłam z kolegą, natomiast mam dzisiaj zajęcia, potem widzę się z moją koleżanką Anią i następnie idziemy, uwaga, na zajęcia z tanga argentyńskiego dla początkujących. Trzymajcie za mnie kciuki, biorę Was oczywiście ze sobą. Widzimy się! Słuchajcie, zdałam sobie sprawę, że wczoraj się w ogóle do Was nie odezwałam. Na tango było ekstra. Na początku powiedzieli nam, że jest to taniec chodzony i improwizowany, więc stwierdziłam, że jest to podwójna porażka. Nie brzmiało to dla mnie zbyt dobrze. Natomiast było super, też miałam farta, bo tam się cały czas zmieniali partnerzy, ale trafiłam na dwóch chłopaków, którzy naprawdę super tańczyli, więc ekstra było być przez nich prowadzoną. Ja dzisiaj nie miałam zajęć, zostały odwołane z uwagi na remont mojej szkoły, natomiast ja od rana zrobiłam sobie trochę pracy, szkoły i za chwilę przychodzi moja przyjaciółka Kart i będziemy gotowały lunch. A potem idziemy do kina na film The Favorite, czyli na faworytę. Na co się bardzo, bardzo cieszę, bo jest on na mojej liście przed Oscarami. To pierwsza atrakcja, a druga atrakcja jest taka, że dzisiaj idziemy też na dwie latynoskie imprezy z moją przyjaciółką Anią i możliwe, że dołączy do nas właśnie Kart. Także bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. A tymczasem jeszcze korzystam z ostatnich chwil, kiedy mogę popracować na kompie. Bo coś czuję, że zaraz zadzwoni dzwonek. Moja przyjaciółka będzie u mnie lada moment, a ja pokazuję Wam, co będę robić, więc właśnie gotuję ryż brązowy. Do tego kupiłam taki miks do stir fry, który dosłownie na chwilę, przez chwilę podsmażę na oleju kokosowym i zaleję sosem, który będzie z tahini, tamari, czosnku, cytryny, do tego trochę chili, soli i pieprzu i na górę posypię całość podprażonymi nerkowcami. Także taki lunch dzisiaj przed kinem. Pokażę Wam oczywiście, jak będzie wyglądał. Słuchajcie, nasz lunch jest gotowy, czyli brązowy ryż na szpinaku ze stir fry i z podprażonymi orzechami nerkowca. I don't even know what I'm gonna... Yes. How I'm gonna make it. I'm really excited for what you say. Okay! Okay, I'm not gonna show your face for the, okay. For the anonymity. Joking. Mmm! Good?
I love it, especially you can taste the garlic. Okay, good. Mm. Let's get down to eating. Thank you. Chciałam wam pokazać moją sałatkę. Światło jest średnie, ale co tam. Mam tutaj ryż i fasolkę jako bazę z pesto, które mi tutaj posłużyło za sos. Miks sałat, awokado, burak, hummus, słonecznik, pieprz i świeża bazylia. A co do dzisiejszego filmu, to chyba jeszcze wam nie mówiłam, że uważam, że był spoko, ale był trochę nudny i za długi moim zdaniem. Fabuła się trochę ciągnęła i było więcej takiej dramy, aniżeli samej akcji, moim zdaniem, i historii. Świetne aktorsko, super kostiumy, ciekawe zdjęcia, ale raczej bym go drugi raz nie obejrzała, także mam nadzieję, że nie zdobędzie żadnych nagród, jakkolwiek by to nie brzmiało. Ja sobie zerwam kolację, oglądam sobie Opowieść Podręcznej i za jakąś godzinkę muszę się zacząć zbierać, bo idę na imprezę ze znajomymi, także nie zabieram was ze sobą. I jest to impreza w stylu hiszpańskim. Widzimy się jutro. Update życiowy, wróciłam do domu. Jest jakaś pierwsza. Byłyśmy w dwóch miejscach. Nauczyłam się dzisiaj bardzo podstawowych kroków salsy i bachaty. Było czadowo i od przyszłego tygodnia, słuchajcie, zapisuję się na zajęcia z obydwu tych stylów tanecznych. Także bardzo się cieszę, teraz idę się wykąpać, idę spać, a jutro dzień prania i sprzątania, więc super ekscytująco. A potem widzę się z koleżanką, też której nie widziałam bardzo dawno, także Vanessa, może nawet ją kojarzycie. Także już jestem naprawdę ledwo żywa, więc muszę ostatnie siły zebrać, żeby się umyć. Czas na sobotnie gotowanie. Słuchajcie, robię na kilka dni zupę marokańską i mam tutaj marchewki, cebulę, czosnek, szpinak, pietruszkę i soczewice, do tego przyprawy, i pokażę wam, jak wygląda moja zupa. Podlinkuję wam oczywiście, bo ją kocham, robię od lat i jest z kuchni Lidla. Zupa gotowa, pranie się robi, odkurzanie zrobione, produktywna sobota. Lunch bowl na dzisiaj do złudzenia przypomina wczorajszą kolację i wczorajszy lunch, także jest to miszmasz wszystkiego. Mały kawowy update. Słuchajcie, skończyłam tę kawę z Etiopii i nie polecam. Totalnie mnie smakowała do tego stopnia, że jedynie nadawała się do picia czarna, bo z mlekiem była tragiczna. A teraz testuję kolejną też z tego Hybe. Jest to kawa z Kenii, właśnie ją parzę, także mam nadzieję, że będzie smaczniejsza, bo na razie moim numerem jeden jest Brazylia. Ma orzechowo-czekoladowo-nugatowe nuty. Kochani, jeden z moich ulubionych obiadów, czyli zupa marokańska, brązowy ryż, pietruszka i słonecznik. Idealna niedziela. Nie wiem, co sądzicie o takiej formie rozmowy z wami, ale tak właśnie spędzam sobie niedzielne popołudnie, wieczór. Siedziałam wcześniej w salonie, ale teraz przyszłam tutaj, żeby oglądać ostatnie odcinki Powieści Podręcznej. Popracowałam trochę nad moim licencjatem, zjadłam przepyszną zupę marokańską. Teraz zrobiłam sobie, uwaga, Sex Tonic z Cosmic Pantry z syropem klonowym i mlekiem owsianym, i zapomniałam, że miałam zrobić dla was live update w tym filmie, także na koniec szykuje się mini monolog na ten temat, a ja teraz oddaję się mojej pysznej czekoladce i serialowi. Ja generalnie ekscytuję się dzisiaj tym, że jest to pierwszy dzień od tygodnia, kiedy nie mam na sobie żadnego make-upu, bo zawsze miałam jakieś spotkanie w mieście albo zajęcia przez cały tydzień, także dzisiejszy dzień to jest prawdziwy odpoczynek dla mojej skóry. Jeżeli chodzi o live update, to widzę tutaj, że coś mi się poplątał na szyjnik. Bardzo na temat. W każdym razie, miałam w planach zrobić film typu live update, ale potem stwierdziłam, kurczę, co ja wam będę tam opowiadać, jak mogę wszystko powiedzieć tu, nic wielkiego się nie dzieje. Generalnie przyjechałam do Edynburga na 3 miesiące, wracam w połowie kwietnia już na stałe, czyli wracam na Wielkanoc i już nie mam mnie tutaj z powrotem, ponieważ nie mam żadnych egzaminów w tym roku, w tym semestrze. Mam różne zaliczenia w trakcie semestru oraz do oddania licencjat i w kwietniu będę już całkowicie z
skończone. Nie, tak się nie mówi. Będę już miała wszystko ze sobą. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo na kanale, to co tydzień w piątek będzie ukazywał się weekly vlog, co drugi poniedziałek będzie ukazywał się podcast, a w pozostałe poniedziałki po prostu nie będzie nic, także szykujcie się na to. Podcasty nagrałam teraz w grudniu i w styczniu, z czego jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że będą Wam się podobały. Oczywiście są dostępne na YouTubie, na Spotify i na iTunesie, także zachęcam Was gorąco. Teraz, kiedy to widzicie, to wyszedł na razie jeden, czyli odcinek z Magdą i dziękuję Wam, jak pięknie go przyjęliście, jeżeli akurat Wy go słuchacie, bo naprawdę feedback jest niesamowity i ja uwielbiam ten materiał. Jest oczywiście o postanowieniach noworocznych, o budowaniu zdrowych nawyków, o pozbywaniu się tych złych, o tym, jak wyznaczyć sobie cele. Magda jest psychodietetykiem i jest to naprawdę ogromna skarbnica wiedzy, także gorąco Wam to polecam. A kolejna rzecz jest taka, że w soboty o 11 mojego czasu, czyli o 12 waszego czasu organizuję live'y, także zapraszam serdecznie. To są małe Q&A, takie myślę 15-minutowe, także koniecznie wbijajcie, bo to będą takie spontaniczne rozmowy z wami, które są nieplanowane i nie mają żadnej myśli przewodniej. Oczywiście jest też Instagram Karolina Sobańska Podcast, na który was zapraszam, gdzie tam zdradzam różne szczegóły, jeżeli chodzi o to, kto będzie gościem, z kim nagrywam itd., itd. A jeżeli chodzi o plany na kanał, to od maja wchodzą podcasty co tydzień i też normalne filmy co piątek, natomiast w kwietniu nie będzie żadnych podcastów, bo to jest ten czas dla mnie, żeby przygotować się do nowej serii i do naprawdę pełnoetatowego tutaj działania na kanale już po studiach. Jeżeli chodzi o moje zakończenie oficjalne studiów, to ono jest w lipcu, także przyjeżdżam tutaj z rodziną i będę miała bal. Jestem tak podekscytowana, zresztą też o tym potem opowiem, jak będę się szykować, muszę kupić bilety na to i tak dalej, ubranie. Natomiast coś chciałam Wam powiedzieć jeszcze. Oczywiście będzie vlog ze Szkocji, wtedy taki podróżniczy, ale póki co to są ostatnie weekly vlogi na ten moment. Raczej nie planuję po Edynburgu robić weekly vlogów, także mam nadzieję, że będziecie ze mną. Dajcie znać, tak jak mówiłam na początku, czy chcecie, żeby było więcej jedzenia, czy chcecie, żeby było więcej na przykład outfitów, czy więcej samego miasta. No bo ten to był taki właśnie update'owo-przeprowadzkowy, ale też planuję zrobić na przykład właśnie taki film, co jem w ciągu tygodnia, czyli absolutnie nagrywać każdą rzecz, która się znajduje u mnie na talerzu, bo wiem, że wiele osób to ciekawi, ale może też więcej właśnie ciekawostek takich o Edynburgu. No, także dajcie koniecznie znać, czego chcielibyście, czego oczekujecie właśnie po tych weekly vlogach. W przyszłym tygodniu chyba nie dzieje się nic takiego szczególnego, ale oczywiście będziecie ze mną, a w kolejnym tygodniu będzie Londyn, w następnym jeszcze jadę do Polski, także naprawdę będzie się działo dużo fajnych rzeczy i dziękuję Wam, że oglądaliście tego pierwszego weekly vloga. Dla tych, którzy tęsknili za Edynburgiem, jest to dobra wiadomość i my widzimy się już za tydzień kolejnym weekly vlogu, o ile się nie mylę, ale chyba się mylę, bo za tydzień będą ulubieńcy stycznia, a za dwa tygodnie pojawi się kolejny weekly vlog. Także buziaki dla Was, kończy się moja niedziela i do zobaczenia. Pa!